Moi drodzy, zanim zaczniemy odcinek, zapiszcie sobie koniecznie datę 15 czerwca, ponieważ 15 czerwca organizujemy kolejnego wrapsterskiego grilla. Kto był rok temu i w poprzednich latach, ten wie, co się tam dzieje. Link do wydarzenia zostawiam Wam w opisie, a teraz lecimy z odcinkiem, no bo się troszeczkę pochrzeniło. Dobra, spokojnie, martw się, wszystko ogarniemy. Dobra? Spokój się, wszystko jest okej. Okay. Dobra, no to na razie pa. Czarek, słuchaj, odwaliło się. Mateusz miał wypadek, dlatego w związku z tym ty musisz poprowadzić Rafaela. Okej, okay. Wszystko okej? Okay? Wszystko okej. Okay. Okej, okay. Dobra. No, rozwaliło się. Dużo. Co się rozwaliło? Ale nie może Mercedesa rozwalił. Nie, szkoda. Ups. Nie wygląda to dobrze. Ups. Nie wygląda. No dobra. To lecimy. Zaczynamy tego Wrap Life'a taką informacją, jak widzieliście. Nie znam szczegółów, więc oglądajcie do końca, to się dowiecie więcej. Co w dzisiejszym odcinku? Niech ja sobie przypomnę. Na pewno będzie oddanie Nissana i reakcja klienta. Na pewno będzie efekt końcowy Mercedesa, którego kończymy. Do tego jeszcze numer 3 pozycja Mercedes E63 AMG S z tym oznaczeniem, gdzie robiliśmy dechroming, więc też będziecie mogli sobie zobaczyć, jak wygląda skończony. A i najważniejsze, będą testy PPF-ki nowej, także oglądajcie, bo będzie ciekawe. Moi drodzy, dzisiejszego Wrap Life'a zaczniemy od dokończenia tego, co zakończyliśmy na ostatnim Wrap Life'ie, czyli na oddaniu fury Nissana 370Z, który jest już gotowy i przyjechał do nas Lin, Robert. Siemanko. Widziałem, że byłeś już u kupcia. Co tam robiłeś? U kupcia wydech wymieniałem i teoretycznie przegląd był, bo okay. Był zakupiony w lutym, nie? I tyle w sumie. No, powiem Ci, że tam kawałek przejechaliśmy tylko na ogrywki i no dobrze. Pohałasować trochę. Dobrze to daje. Ja oczywiście nic na zimnym nie było palone. Dobra, a jesteś pewnie... Mam nadzieję. Oglądałeś Wrap Life'a czy nie? Nie, teoretycznie tylko tyle, co mi się miniaturka wyświetliła i... No powiem Ci, że no będzie się wyróżniał na ulicy, to na pewno. Dobra, nie przedłużam. No to... Kurwa, ładnie. Kurwa, zajebiście to wygląda. A lusy do tego i będzie kozak. No w środku wygląda to tak. Więc też masz wszystko w grafice. Ej, dobra, to jest... CarPlay, to daje. CarPlay jest zrobiony. Nie, to zajebiście wygląda. Same zderzaki robią wrażenie, bo tu też były wymieniane. Jedyne, czego brakuje i jest łyso tam z tyłu. No tej lotki. Lotki tak. Brakuje i te alusy na te fioletowe, nie? Ale to dopiero we wtorek. Mogę Ci ewentualnie zademonstrować, jak to z lotką będzie wyglądało, jeżeli chcesz. No dobra. No okej, okay, to musisz mi tylko pomóc. Ej, dobra, no to ta lotka odda. Zajebiście. Gituwa. Powiem tak, sam fioletowy by nie robił takiego wrażenia, tak się odbija fajnie. I dobrze te środki dobite, dobrze te środki są. To gdzie będzie można go zobaczyć? Na jakich ulicach? W Gdyni. W Gdyni? Ojej, to daleko. Stąd daleko. A to jest taka mała pamiątka od nas. Ej, to zajebiste. To jest ręcznie malowane. Ej, no totalny kozak. Na wiesić jako pamiąteczkę. Ej, zajebiste. Ej, kozak. To tyle. Ja słuchaj, ja dziękuję Ci bardzo za zaufanie. Również dziękuję. Szerokiej drogi, miłego użytkowania i dużo zdjęć, oznaczania Instagrama. Dobra, jasne, będzie, będzie, będzie. Siema, siema i Cię nie ma. Dzisiaj poniedziałek. Nie, dobra, słuchajcie. Mamy poniedziałeczek, jesteśmy po weekendzie. Mega fajnie wypoczęliśmy wszyscy. Przyjechaliśmy do pracy naprawdę w dobrych humorach. Co, Mercedes za nami, którego widzieliście na odcinku i mówiliśmy o nim troszeczkę. Trzeba go po prostu skończyć. Także lecimy z chromami przodem, ze zderzakiem. Zmontujemy wszystko, wjeżdża na zderzak. A resztę tam Rafał z tyłu samochodu klei swoje.
Wink, winki. Jemu jeszcze, jemu jeszcze się odbija zdrowiem ten kamper i ten Nissan. Zobacz co on robi. Kamper jest po mojej spodzie, a teraz jeszcze Nissan. 2 tygodnie, nie? No. You ever come up out the cracks and try to tell me how to get it poppin' really? Way too motherfucking educated to be spending any time just talking with me. Many people waiting on me in the lobby, time to board a bus and get it in. $100,000 conversation with investors telling me they want it in. Now some women from around the way always call me when they in a jam. Used to give them all the time of day. Mordo, odpal to z powrotem. Wishing that they did accommodate. I ain't even feeling need a grin. Never been the type to hold a grudge. I don't even love them, they ain't getting in. Why are we talking? Tell me something that I don't know. Tired of bullshit. People seem to have a boatload. Don't you see I got the fam here? These are people that been rocking with me. Don't you ever come up out the cracks and try to tell me how to get it poppin'. Really probably pop a willy, you just pop a zen. No sir, that ain't proper with me. Rather pop a band than a pop a cap. If you ever did my people wrong or did me dirty, you can be assured I'm not your friend. Whip the color of some pots of pants. If you were looking for someone to give you a hand, that boy, I'm not your man. No, I'm not your man and you not my girl. Let's not get too involved. Too focused on my career, now that got you too appalled. Bad, I'm sorry, baby, it's just I become too evolved. I'm whipping in my own lane. Says a lot about the two of y'all. Who the star? I be really making all this money off of music, dawg. You can find me on the east side. Then I'm gonna get an illusion, dawg. At my shows, everybody out up in the crowd going super hard. I ain't even gotta lie about it. You ain't even gotta doubt it. Got me asking, why are we talking? Patrzcie, dwa Mercedesy mamy. Nie wiem, czy tego rozklejać? Czy ogólnie musimy ściągnąć folię z tego i nakleić ją na to? Nie, żartowałem. Kleimy tego Mercedesa. Właśnie w taki sam projekt jak nasz Mercedes, ale z satynowym wykończeniem. I z czarnym dachem. No, także komuś się spodobał pomysł na nasz. No i co? I robimy taką... Może no myśleliśmy, że to będzie replika jeden do jednego, a jednak nie, no bo wykończenie będzie satynowe. I liczymy na to, że na zakończenie będziemy mogli dwa samochody ograć razem. Dobra, wjeżdżam nim, żeby trochę ostygnął, bo trzeba go umyć. Mercedesika mamy skończonego, cały dechroming zrobiliśmy, czyli przedni grill, tutaj na znaczku wjechał ciemny PPF, listwy boczne, próg, tylny znaczek, boczne znaczki tutaj na błotniku, no i tutaj z tyłu na zderzaku. Myślę, że dużo lepiej to wygląda, dostało auto trochę agresji, stylu i szyku. Ogólnie sama usługa nie była dosyć trudna, lecz jedyną trudność, jaka nas sprawiła, to był ten grill, który niestety ma taki kształt, że nie można było go zrobić bez ściągania po prostu zderzaka i wyciągnięcia go z elementu. No i to w sumie było najtrudniejsze, zajęło to trochę czasu. Teraz co? Tutaj jest nasze firmowe AMG w marmurze, a tam czeka kolejne takie samo, które będzie w sumie identyczne, tylko w wykończeniu satynowym. Sam jestem ciekaw, jak się będzie prezentować. No, to także tyle. Ja lecę do roboty. Co po czerwoc tam stoi? Na zewnątrz. Jest. Dwa. Ohoho! I to Hymer znowu. To jest o-o. Ten sam, to sama o-o. Firma. O-o. Zwalniam się. Już doświadczenie jest. Look, tell a man no trouble, I don't want beef man, I just want vibes.
Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then dead, I'm on site. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, nah. No need for the snoozing. Big whip outside, I'm cruising. Big stick inside, no losing. Better watch out for the snake and Judases. Don't ask them who this is. I bet they know where I'm moving in. I bet I show it into a dim. How you hating, then lose again? How you hating my vibes? Why you wasting my time? Getting hype on my line. Tell a man I don't want feedback, I just want relax. Brand new whip, two-tone, I need that brand new hit. You know, like lean back, brand new bits. I live in Weepak, man, you never gonna like us. Get them on sight now, let them on light. That way they know I'm all righteous. Look at my life, I'm living all right. I'm nice, you know I'm all right. Looking like Christ, no need for the hype or fight or telephone vipers. No need for the telephone vipers. No need for the liars. I don't watch your moves or priors. I got much to do. Dzisiaj na odcinku będzie też troszeczkę testów, bo dostaliśmy kilka materiałów, które musimy przetestować. Pierwszym z nich będzie folia PPF, która występuje w dwóch wariantach. Jeszcze nie mogę Wam powiedzieć co to, jak to i dlaczego. Najpierw musimy ją przetestować. W ramach szkolenia tutaj indywidualnego z PPF-ki też sobie kolega Kuba popróbuje w ogóle, jak się pracuje z PPF-ką, a my w międzyczasie sobie przetestujemy, jak ten materiał się układa w sumie na Kuby samochodzie, bo przygotowali Kuby samochód, będziemy kleili maskę. Z racji tego, że mamy po metrze bieżącym jednej i drugiej, to przyklejemy sobie jedną i drugą obok siebie, no i przetestujemy, zobaczycie, różnią się grubościami. Ta akurat ma 175 mikronów, natomiast druga wersja ma ponad 250 mikronów. I ponoć fajnie siadają na narożnikach, także nie trzeba będzie ich wycinać, a jak się okaże, no to zobaczymy. Tak jak widzicie, standardowo ma zabezpieczenie, liner, który jak chcecie na przykład wycinać sobie formatki, to przed wycięciem na ploterze zawsze to musicie ściągnąć. To jest tylko do transportu, no i przed aplikacją też trzeba to ściągnąć, więc 175 mikronów, troszkę cieńsza niż te, na których my działamy, bo te, na których my działamy, mają 200 mikronów, więc powinna być bardziej plastyczna. Zobaczymy, jak to się układa na masce, jak to się rozciąga. Grubość jest mniejsza, natomiast tak samo jak wszystkie PPF-ki, ta folia też ma warstwę antyzarysowaniową, że tam wszystkie drobne ryski znikają, to też sobie spróbujemy pod ostrym światłem przetestować. Sam materiał w rozciąganiu przypomina mi Lumara, którym też pracujemy i pracowaliśmy częściej. Natomiast do Cliffa, Cliff jest... No nie jest tak plastyczny. Nie jest tak plastyczny. Przynajmniej ta wersja. Dobra, lecimy z drugim brytem. Tutaj mamy ponad 250 mikronów grubości. Ta ma ponoć jeszcze mocniejszy klej. Ta jest niby grubsza, ale jakby bardziej plastyczna. His blood set me free, it's time to fly away. While I'm slipping like an absent thought, rollerblade skipping, skidding along the top of Noah's Ark. Cypher holy yacht, me and my people think we know it. Our flowing suspenseful poems, suspenders. Dotąd mamy zrobiony narożnik. Jakby PPF-em się zawsze wycina narożniki. Natomiast spróbujemy, bo ponoć ten klej tak dobrze chwyta i można te narożniki zrobić. No i teraz jak próbowałem to podnieść, to faktycznie do tej krawędzi jest przyklejony ta folia. Ciekawe, daj zrobię ten narożnik, zostawimy do jutra. Przetestujemy hydro. Widziałem ostatnio na internecie, że pianą aktywną dużo lepiej to widać. Ho, no tutaj to jest na grubasie, nie? To patrz, patrzcie jak się piana w ogóle nie trzyma. Tu jest jak na lakierze, prawda? No zresztą, no, co ja mam tłumaczyć? Podsumowując, na wszystko widzieliście. Ta ma mniejsze hydro, natomiast większe niż lakier. Tamta ma zajebiste hydro. Ta jest sztywna. Nie wiem, jak to siądzie na krawędziach, bo to musi wyschnąć. Ta wydaje się bardziej plastyczna, mimo tego, że jest grubszą folią. Zostawiamy to do wyschnięcia. Chłopaki wyrobią sobie narożniki, od razu sobie potrenujecie. No i będziemy jutro patrzeć, jak to wygląda. Drugi dzień. Folia sobie przez noc odstała. Wszystko ładnie podeschło. Wszystkie krawędzie, które odcięliśmy tutaj, zostawiliśmy tylko centymetr nadmiaru, podeschło. Ten narożniczek został wczoraj zrobiony. To zostało zawinięte na mokro. Tutaj, jak dobrze widać, zobaczcie sobie w przybliżeniu, że no połowę tego narożnika niestety stało. Tutaj Kuba sobie wykańcza w ramach szkolenia. Standardowo wykończył narożnik. Teraz chcemy zacząć już próbować, żeby nawet narożniki były chronione folią PPF. Spójrzcie, ja sobie zrobiłem na próbę tutaj już, z tej strony. Też go wyciąłem, ale dopiero po zawinięciu go, więc on tutaj do samej krawędzi jest zawinięty.
No i tu się nic nie podnosi. Tę folię robiliśmy już na sucho, bo tak też było zalecenie od producenta. No i tutaj faktycznie ona jak wyschła, to się bardzo ładnie kleiła do narożników. Tak czy inaczej, obiecujący materiał pracy, zupełnie inny od tych, do których my jesteśmy przyzwyczajeni. Co do połysku, no to możecie sami sobie zobaczyć. Uważam, że ta strona prawa dużo mocniej przyciemnia lakier, dużo mocniej wydobywa głębie. Teraz sobie sprawdzimy tą powłokę samoregenerującą. Na start użyjemy sobie takiego pada, no i przejedziemy sobie tutaj na froncie i zobaczycie, co się dzieje. Tu, spójrzcie, przejechałem i te kreski widać. Natomiast tutaj one praktycznie od razu same znikają bez użycia ciepła. Będę robił to samo, co robiłem na lewej stronie. Jak ja kończę, to one same znikają. Bardzo fajna właściwość, to mi się bardzo spodobało, że praktycznie nie musieliśmy opalarki brać do ręki, a ryski znikały. Mam nadzieję, że Wam się ten fragment odcinka podobał i że sami się wypowiecie na temat tego, co tutaj widzieliście. I co? Miłego oglądania, a my zabieramy się dalej za szkolonko. No co ja mogę powiedzieć? Folia jak folia tego typu. Marmur tego typu, biały marmur tego typu, takie szare tego typu i... Mercedes. Tak jak widzieliście, tak jak Czarek Wam mówił wcześniej, tak jak ja Wam mówię teraz i pokazuję, kleimy Mercedesa A45, uwaga, w ten sam identyczny projekt, co naszego Mercedesa, więc będą siostry bliźniaczki. Jest jedna malutka różnica, pewnie już ją dostrzegacie. Ta folia jest w wykończeniu satynowym, natomiast u nas jest błyszcząca. Bardzo jestem ciekaw, jak te dwa auta zestawimy obok siebie, jak one będą pasowały i która wersja Wam się będzie bardziej podobała. Mamy oklejoną maskę, lecimy z resztą samochodu i do piątku, a dzisiaj jest środa, mam nadzieję, że całość skończymy i będziemy mogli Wam zgrać dwa samochody. Natomiast dobrze wygląda ta satyna, fajnie wygląda satynowe wykończenie. Tak to wygląda nasza realizacja na ten tydzień. Czarek cały tydzień leci ze szkoleniami i przyszły tydzień też Czarek leci ze szkoleniami. Jutro zaczyna szkolenie z PPF-a dwudniowe, mamy 3 osoby. No i w poniedziałek zaczyna chyba 4-dniowe Wrapster Wrapping Master. No, także mamy taki szkoleniowy okres przedsezonowy, a wczoraj mieliśmy zebranie i omówiliśmy sobie parę eventów, na których na pewno będziemy i na pewno zobaczycie nas w tym roku na Osace i zobaczycie nas w tym roku na Jabfeście. I przypominam, 15 czerwiec, nasz wrapserski grill. Bez wejściówek, dobra zabawa, to też będzie. Także świetnie się pobawimy, poszukujemy DJ-a, który całą imprezkę nam poprowadzi i na pewno w Raplife będzie zgrywany. Także jeżeli ktoś jest chętny, ma jakiś sprzęcior i potrafi rozmawiać i zabawiać ludzi, no to się do nas zgłosi, bo taką osobę potrzebujemy. No, a jak się bawiliśmy w tamtym roku, możecie zobaczyć teraz. And even if my pocket's empty, I don't really wanna go to work. No, no, no. It is so sweet under the sun. I'm gonna take my time, 'cause I don't really wanna go to work. Wasn't there for that conversation. Feel free to have your point of view. Basically, it fell in my lap. What the fuck was I supposed to do? I think it's catching up to me, need a head start. I just gotta make it to a check mark. Even when they got me on the ropes, though, I come back with it like I'm Bret Hart. On the wave, running like a jet ski. Yeah, I don't text it back, that's a pet peeve. I just need a minute, let me just breathe. Finally hit it back like next week now. Let me get back to the usual. Old to me, but it's new to you. Me, Fred Cheeks, and a Subaru. Like, how the fuck we gonna do this? I put the key in the lock. Ain't got a reason to stop. I seen it all fall down. That wasn't easy to watch. Time to start picking it up. Like Jenga is hitting the floor. I done had it all thrown at me. I told him, give me some more. Give me some, give me some. I was the kid who was sleeping in class. Ain't give a fuck, I'm just speaking the facts. Didn't do shit, was still easy to pass. I was too busy just dreaming that. Hey, what are you dreaming of, Gary? Ass. So what, look, everybody does it, come on. I fuck a rapper up, it don't matter who. I need a crown throne and a chalice too. I used to spend my summers out of Hampton Beach. I had to upgrade up to Malibu. I used to whip the Mazda down the avenue. Had to do what I had to do. Hey, I grew up living in a duplex. I'm trying to level up, I need a palace too. Ain't no other shit I'd rather do. I'm not here to try to flatter you. Man, I seen some people all come and go. I just keep it moving, that's the attitude. I see you hating, you lazy and bitter. Hey, taking your dinner. Come from the dirt and it made me a winner. I fall on you bitches like Damian Lillard.
fall on you bitches like Damian Lillard. I put the key in the lock, ain't got a reason to stop. I seen it all fall down, that wasn't easy to watch. Time to start picking it up, like Jenga is hitting the floor. I done had it all thrown at me, I told him give me some more. Give me some. Dobra, fajra. Ale to wymaga czasu, przyciąganie z takim... I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Był biały, jest dalej biały, tylko w różnych odcieniach. Tyle. Co mi zostało? Pół godziny mi zostało. Nie no, klamki mi zostały, lotka i klapa i tyle. Mało stresowa robota. Dosyć szybka. Oni tu hałasują, skurwa. Zagłuszają moją atencję. Trzy dni autko samemu zrobione, nie? Także w porównaniu do kampera i Nissana to czysta przyjemność. Skończone samotnie, 3 dni, także jest bardzo dobrze. Lepsze są takie realizacje niż praca przy Nissanie lub kamperze, bo jednak tutaj widać szybko efekty, także morale są wysokie wtedy i robota idzie szybko. Szybkie ogrywki, chłopaki, róbcie i do domu, bo piątek już tak naprawdę rozpoczął, bo mamy chodzić za 13, także do domu. Elegancko, nie no, lepsza niż firmówka, na pewno. Nie no, Mati będzie w nie? Jest całkiem w pyte. Ten firmowy to był próbny taki, nie? Na metodą próby błędów, a ten już elegancko przyjdzie. Siedzi jak nie powiem co na czym. Dobra. Mercedes skończony, tak jak mówiliśmy, ta sama grafika co na naszym Mercedesie, z tym, że w satynowym wykończeniu, z czarnym dachem, z tego względu, że przednia część dachu jest oszklona, klient sobie zażyczył, żeby końcówkę zrobić też na czarno, a reszta poszła w grafikę. Oprócz tego jeszcze w poniedziałek będziemy kłaść folię PPF przyciemniającą na przednie, tylnie lampy i będziemy nakładać powłokę Halo
żeby zabezpieczyć folię przed warunkami atmosferycznymi. Nam osobiście ten projekt w satynie podoba się bardziej. Naprawdę to wykończenie robi robotę, wygląda inaczej, aczkolwiek grafika jest 1:1 ta sama co na naszym firmowym Mercedesie. Co będziecie mogli sobie zobaczyć w porównaniu dwóch samochodów w kolejnym odcinku, bo niestety Mercedes poszedł na wynajem, nie ma go dzisiaj z nami, a to skończyliśmy dopiero 10 minut temu. Także chcieliśmy Wam pokazać efekt końcowy, a w przyszłym odcinku postawimy dwa auta ze sobą i będziecie mogli zobaczyć, jaka różnica jest między wykończeniem satynowym a w połysku. A tymczasem zobaczcie sobie, co się stało ze Skodą. No stało się, niestety. To nie był clickbait, jeżeli chodzi o miniaturkę, bo naprawdę, no tak jak widzicie, Skoda jest roz***na. Jak to się stało? W sensie to było na parkingu przy szpitalu. No i tam tu było skrzyżowanie, możemy je narysować tak, o, równorzędne, bez znaków i tak dalej. Ja jechałem sobie tutaj, skręcałem sobie na parking, pan sobie jechał tutaj i jechał sobie prosto. Jestem po jego prawej stronie. Widziałem już kątem oka, że on nie chce zahamować i ustąpić mi pierwszeństwa, więc w trakcie skrętu po heblach, no i nie wiem, czy zakochany pan, czy patrzył w telefon, czy co, po prostu przejechał mi po przodzie auta. No i mamy taki finał. Zderzak cały połamany. O dziwo, Maxton tu jest przerysowany, ale nie pękł nigdzie. Nigdzie tak naprawdę, tu się przeszorował delikatnie, nigdzie nie jest pęknięty. Folia, że tak powiem, spełniła swoją rolę, bo nigdzie się tak naprawdę nie... Jest wszędzie poprzecierana, ale jakbyśmy ją odkleili, to byśmy mieli czysty lakier. Natomiast no, z samym zderzakiem to tak naprawdę nic nie zrobimy, bo są wszystkie zaczepy połamane. No, a teraz najśmieszniejsze. Tak wygląda jego samochód po tej całej Szkodzie. To wszystko jest. Te rysy, co widzicie na zderzaku, to jest koniec, co stało się z jego autem. Za 15 tysięcy złotych. Ja wychodzę taki kurwa, a on do mnie, proszę cię, nie bij mnie tylko. Ja nie chciałem go bić, tylko się w***ałem, bo wiedziałem, że to nie jest 2 minuty roboty, tylko teraz tak, problem, auto trzeba naprawić, problem, nie mam przejechać, problem, muszę wezwać lawetę, bo auto jest niejezdne. No i tutaj bardzo ogromne podziękowania dla naszego kochanego Andrzejka z Carparku. O! No i to jest ta osoba, o której mówiłem. Ja ci przed chwilą właśnie na kanale dziękowałem, to masz potwierdzenie, zobaczysz sobie. Andrzejek mi uratował dupę wczoraj, przyjechał pół godziny. Także jeszcze raz bardzo ci dziękuję. Cięta, jeszcze raz wyświetlam wam Instagramka Andrzeja, wbijajcie tam. Bardzo. Fiona. Miłego, jeszcze raz dziękuję ci bardzo. Trzymaj się. No i tak pyta się mnie ten klient, ile ten zderzak może kosztować? Nie wiem, nie widziałem cen, nie chcę mówić, ale pewnie 7 plus dekory, plus toś, plus Maxton, plus oklejenie folią, plus montaż tego wszystkiego, a jeszcze nie zdjęliśmy zderzaka. Cholera wie, czy tam coś więcej pod zderzakiem nie dostało. No i teraz cyrk. Uwaga! Towarzystwo Ubezpieczeń, tego, który tą Szkodę spowodował, nazywa się Trusty. Ma jakiegoś przedstawiciela w Polsce, natomiast nie ma tutaj ani siedziby, ani nic. I jeżeli jesteśmy w takim miejscu jak no, serwis, no to oni nawet nie podejmują się napraw związanych z takim towarzystwem ubezpieczeniowym, bo jest bardzo duże ryzyko, że to towarzystwo nie zapłaci im pieniędzy. Tak naprawdę zostałem z kurwa palcem w dupie. No bo tak, w tej. Ja mam auto w leasingu, a nie mogę go naprawić, bo serwis nie przyjmie mi takiego zlecenia. Wzięliśmy po prostu, zadzwoniliśmy do mojego towarzystwa ubezpieczeniowego, a ja mam w Aliansie akurat. No i zaproponowali mi, żebyśmy zrobili tą Szkodę, naprawili z AC z regresem. To jest chyba najszybsze rozwiązanie. Ale jestem ciekaw, czy zgadniecie, bo jeszcze nie znam tej kwoty. Obstawiajcie w komentarzach, jaki może być łączny koszt naprawy tego, co tutaj widzicie, co się wydarzyło. Potem, jak już mi wycenią, to wrócimy do tego tematu i zobaczymy, kto był najbliżej. I osoba, która była najbliżej, zgarnie fajne gadżety z naszego sklepu. Także po zestawy detailingowe, kosmetyki detailingowe, narzędzia detailingowe, zapraszam Was na sklep wrapster.pl. Moi drodzy, słuchajcie, tym chyba miłym akcentem zakończymy sobie ten odcinek. Także jeżeli wideo Wam się podobało, moje przygody ze Skodą też Wam się podobały, no zostawcie suba na kanale, dzwoneczek, żeby być na bieżąco i wbijajcie na tego tutaj Instagramka, którego widzicie, bo tam też wszystko wcześniej. No i chyba tyle. Kto został do tego momentu, pisze w komentarzu. Nie wiem co.
Szkoda Skody. No, trzymajcie się, miłej niedzielki. Cześć. Pamiętajcie, zawsze ograniczone zaufanie do innych użytkowników ruchu.